A dziś zapraszam Was do Ustki, gdzie byłem przez tydzień na wakacjach i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie zabrał radiostacji, skanera, baofenga, balunu, garści drutu do zrobienia jakiejś fajnej anteny, analizatora i tak dalej, i tak dalej. No cóż, krótkofalarstwo to choroba, której niestety nie da się wyleczyć. Zapraszam do oglądania. Zabranie ze sobą radia na wakacje nie jest dużym problemem. Wystarczy jakieś pudło, w którym zmieści się radio, zasilacz, niezbędne przewody, materiały do budowy anteny, no i może jakieś ręczniki, którymi pozabezpieczamy wszystkie urządzenia, żeby się po prostu nie porysowały, żeby nie obijały się jedno o drugie. Gorzej, kiedy dojedziemy już na miejsce i trzeba tą radiostację zainstalować. Często okazuje się to niemożliwe. 2 lata temu byłem na kwaterze, z której nagrałem dla Was film, to była Jastrzębia Góra. Tam udało mi się zainstalować dipol na 20 metrów. Ponieważ nie było propagacji jako takiej, wierzyłem, że na tych 20 metrach czasem pasmo się obudzi i faktycznie tak było. Kilka bardzo ciekawych łączności, potem połączenia w FT8. Rok temu byłem w Gdyni w hotelu i tam można było zapomnieć o jakimkolwiek radio, ponieważ nawet okna się nie otwierały. Bogatsze o te doświadczenia, tym razem przyjechałem do Ustki, wybrałem kwaterę, która jest bardzo blisko morza, dosłownie 200 metrów od plaży i też są balkony. Na szczęście właścicieli kilka przewodów na zewnątrz nie razi. Jednak balkon okazał się trochę za mały. Ja wiedziałem, że nie będzie tu można instalować tak dużych dipoli jak na pasmo 20 metrów, dlatego już w domu przygotowałem sobie antenę na pasmo 10 metrów, ponieważ jakby mamy troszkę inny czas, propagacja dużo częściej jest dla nas łaskawa i jadąc tutaj miałem wiele nadziei, że ta propagacja właśnie będzie dobra. W CB Radio, które towarzyszy mi w drodze, słyszałem nawet na kanale 19 stacje z Francji, z Niemiec, więc no, cieszyłem się jadąc tutaj. Dipol już wisi, zaraz pokażę Wam, jak to wygląda. Natomiast na miejscu okazało się, że ta propagacja jednak przysiadła i o ile antena ładnie się stroi, odbiera, nadaje, o tyle nie ma propagacji. Udało mi się nawiązać łączność foniczną, ale no, nie ma wielu tych rozmówców do łączności fonicznych. Na szczęście zabrałem ze sobą mini przenośny komputer, taki mini PC. To jest właśnie ta skrzynka. Tu na miejscu, na OLX, dokupiłem monitor za 50 zł. Miałem nadzieję, że podłączę się do telewizora, jednak telewizor ma inne złącza i nie byłem w stanie podłączyć mojego komputera do niego. Teraz na paśmie 10 metrów propagacji nie mam w zasadzie w ogóle, ale okazało się, że mój dipol na pasmo 28 MHz przy pomocy skrzynki, wbudowanej skrzynki antenowej Wajkoma 7300, nawet na pełnej mocy stroi się w zasadzie na wszystkich wyższych pasmach, więc w tym momencie jestem na 21 mega, na 15 metrach, widzę bardzo duży ruch. Cóż, będę próbował nawiązywać jakieś ciekawe łączności. Okej, tak wygląda Radio Shack, który widzieliście już wcześniej za moimi plecami. Mamy tutaj zasilacz, jest baofeng, w razie czego jest skaner. No, 25 do 900 coś, bardzo fajny skaner. Icom 7300, mini PC, monitor Zoelix, właśnie zakupiony w Ustce. I teraz jak to wszystko jest połączone na zewnątrz, już pokazuję. Wychodzimy sobie na balkon. Na balkonie mamy tutaj balun 1:1. Tutaj idzie przewód do tego punktu. To jest tyczka bambusowa, którą kupiłem za chyba 14 zł w tutejszym markecie budowlanym OBI. I właściwie to miała być druga taka sama tyczka bambusowa po drugiej stronie balkonu, tutaj. Ale się to nie sprawdziło. Ta konstrukcja miała zbyt wysoki SWR, 2,5. Dlatego wymyśliłem coś takiego, że drugi przewód biegnie sobie tam w stronę drzewa, na dół. No i dzięki temu SWR jest około 1,3. Poza tym zobaczcie, że dipol jest bardzo mocno rozwarty. Takie dipole zawsze stroją się lepiej niż takie, które mają kąt 90 stopni. Przewody wchodzą do domu. Tu jest jeszcze antena do skanera. Czasem przyklejam ją na magnesie do barierki. No wiem, że powinna być blaszana jakaś podstawa, ale
to tylko skaner, jak coś złapie, to złapie, jak nie, to nie. No i jak widzicie, tak to wygląda. Jest dipole na pasmo 10 metrów, ten dipole się stroi bardzo fajnie na wszystkich pasmach. Oczywiście na wyższych pasmach słyszy więcej. Oczywiście nie siedzimy przy radio cały czas, to są tylko jakieś wieczory albo takie momenty jak teraz, kiedy jest po prostu za gorąco, żeby wyjść nawet na plażę. Niestety nie udało mi się niczego usłyszeć na moim skanerze. Chociaż w domu pracował bardzo fajnie, domyślam się, że taka mobilna antena mu nie wystarczy i musi po prostu posiadać dużą stacjonarną antenę, najlepiej w jakimś wysokim miejscu. Za to bardzo pozytywnie zaskoczył mnie mój Baofeng, a w zasadzie to Intek, który odbierał i uruchamiał przemienniki ze Słupska oddalone o 17 km od miejsca, w którym mieszkałem. W nocy był to przemiennik w paśmie 70 cm w sieci FM Link, a za dnia udało mi się otworzyć przemiennik w paśmie 2 metry. Przez prawie cały wyjazd propagacja mnie nie rozpieszczała, nawiązałem tylko kilka łączności fonicznych i sporo fajnych łączności FT8. Hi, this is Sugar Queen 7, Canada, London. Sugar Queen 7, Charlie Lima, Italy, Uniform 3, Ocean, X-ray, 5 and 9, 5 and 9, in Poland. Do you hear me? Yeah, also 5 and 9, Lucia. From Venice. I am into the province of Venice. My name is Luigi. Vertical is my antenna. And I was my transceiver, which is in ICOM IC73. Tak wiem, FT8 się nie liczy, ale na szczęście w sobotę propagacja zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie. Była tak mocna, że mogłem rozmawiać nie tylko w paśmie 10 metrów, ale również postanowiłem na chwilę wrócić do źródeł i sprawdzić, co dzieje się na tak zwanym polskim monitorze w paśmie 11 metrów. Okazało się, że słyszę prawie całą Polskę. Tak, wiem, że nie powinienem, ale udało mi się porozmawiać z Cieszynem, ze Śląskiem, a nawet słyszałem kolegę z Poznania. No cóż, posłuchajcie sami. Ale kiedyś zagadywaliśmy, może gdzieś nie pamiętam za bardzo, tam z okolicami rozmawiałem. Nie, no, ale tak nie pamiętam teraz akurat. Łukasz, dzięki za łączność jeszcze raz, a może zapytamy, kto jest tutaj z nas, może odbiera. Łukasz, okolice Łódzki aktualnie i Marek Jelenia Góra. Ktoś słyszy, odbiera, to proszę. Nie, to fajnie, elegancko, 200 metrów do plaży, to superowo, jeszcze Ustka. No, to super tam idziesz, kurczę, to lecisz jak burza. No fajnie, Łukaszu, pozdrawiam cię tam, tu koledzy są jeszcze ze Śląska, wiesz, niedaleko Rybnika, będą wołać w swoją stronę, także nasłuchuj, to na pewno coś się odzywne. 73 do ciebie, na razie do następnej łączności i proszę mikrofon do ciebie. Dzięki za wspólne oglądanie i że wpadliście na mój kanał. Kto jeszcze nie subskrybuje, to zapraszam do kliknięcia w przycisk subskrybuj. Jeśli Wy również zabieracie ze sobą radio na wakacje, napiszcie, jakie radio, jaka antena i jakie najciekawsze łączności. Ode mnie dziś to już wszystko. Do usłyszenia w eterze i do zobaczenia na YouTube. Cześć!